Nazywam się Joanna Rostropowicz-Clark, podwójne nazwisko, ponieważ wyszłam za mąż za Amerykanina, Blaira Clarka, ale także starałam się utrzymać to nazwisko Rostropowicz przede wszystkim w swoich publikacjach, prawda, jakichś artykułach czy takich trochę naukowych publikacjach. Natomiast nazwiska Clark używam w swoich książkach literackich, beletrystycznych. Urodziłam się w Warszawie, urodziłam się przed samą wojną. Mój ojciec był adwokatem, moja mama skończyła szkołę dramatyczną, ale nie pracowała jako aktorka. To była typowa rodzina, inteligencka, postępowa. Mój ojciec był członkiem PPS-u i nie pamiętam ojca, dlatego że ojciec zginął w obronie Warszawy. Mam też starszą siostrę, starszą o 13 lat, także moje przyjście na świat nie było przez nią mile przywitane i byłam jak gdyby zwiastunem tych wszystkich strasznych rzeczy, które wkrótce potem się stały, wybuch wojny, śmierć ojca. Natomiast moja mama jednak zdecydowała mnie ochrzcić. Mama nie była specjalnie praktykująca, babcia była, ze względu na sytuację, no prawda, sytuację zagłady, sytuację żydowską. Zaświadczenie metryka chrztu była bardzo ważna i być może to jest moje pierwsze wspomnienie. Kościół Zbawiciela to pokrapianie zimną wodą. Ale przy tym dość zabawne jest to, że mój ojciec, moim ojcem chrzestnym był adwokat Berens, w którego kancelarii mój ojciec pracował, ale adwokat Berens był pochodzenia żydowskiego i przypuszczam, że to było też ważne, żeby on miał takie zaświadczenie, że on jest ojcem chrzestnym. A moją mamą chrzestną z kolei była ciocia, która była prawosławna, była żoną mojego stryja, więc to jakoś pokazuje, w jakim środowisku, prawda, jakie to było środowisko. Że po wojnie, ponieważ wszystko było, nasze mieszkanie było spalone, moja mama dostała pracę nauczycielki wiejskiej i ja potem trafiłam do szkoły, przenosiłyśmy się z miejsca na miejsce, trafiłam do szkoły w Koszalinie, gdzie skończyłam gimnazjum, ale chciałam wrócić do Warszawy. Chciałam na studia, to było ważne, że na studia wracam do Warszawy. No i Uniwersytet Warszawski. Miałam zainteresowania humanistyczne, byłam taką dziewczynką zawsze czytającą i w związku z tym zdawałam egzamin na polonistykę. Bardzo się bałam, że nie zostanę przyjęta, dlatego że bardzo było dużo kandydatów na każde miejsce, więc byłam bardzo zdziwiona, że zostałam przyjęta. No i to był jeden z najważniejszych lat w moim życiu. To był rok 1956. Ja zacząłem studia w 1956 roku. I była to ogromna, ogromna zmiana w Polsce, w całym tym tak zwanym obozie socjalistycznym. To było kilka lat po śmierci Stalina. I to był upadek tej doktryny, tej twardej stalinowskiej doktryny i to bardzo się czuło na uniwersytecie. Przede wszystkim wrócili profesorowie, którzy byli z uniwersytetu wcześniej usunięci w tych latach, prawda, tak zwanych stalinowskich. Na polonistykę wrócił profesor Krzyżanowski, którego pamiętam, wykłady wspaniałe, prawda, Sienkiewicz, o którym się nie mówiło wcześniej, profesor Zofia Szmytowa, która miała wykłady z literatury powszechnej, też pamiętam te wykłady. Myśmy to wszystko wchłaniali, dlatego że szkoła była jednak doktrynerska i tutaj nagle, prawda, nagle ten zupełnie inny sposób widzenia świata przez tych profesorów, którzy wrócili,
Potem ja zaczęłam też studiować socjologię i tam moimi ulubionymi profesorami byli profesor Stanisław Ossowski i jego żona, pani profesor Ossowska. Nadzwyczaj światli ludzie, profesor Kotarbiński, profesor Tatarkiewicz. To było olśnienie, ale cała sytuacja polityczna też, to był październik 56 rok, powstanie na Węgrzech i dla mnie to był absolutny koniec wiary w ideologię, w socjalizm. Dla mnie to była taka cezura, miałam wtedy 18 lat i to wynikało i z ogółu tego wszystkiego, co się działo, ale także myślę, że ja sama jakoś do tego doszłam też, że koniec, że ja w to wszystko już, że to i nigdy już potem nie wierzyłam dalej, że to się da zreformować, że ten kisiony ogórek może z powrotem stać się świeżym ogórkiem. Żadne reformy później, następne pokolenia, prawda, jeszcze wierzyły w te, prawda, kuroniowcy, że ten socjalizm da się naprawić. Ja w to absolutnie nie wierzyłam, więc to był taki dla mnie, uważałam, że człowiek sam jest odpowiedzialny, buduje swój własny światopogląd. Uniwersytet dał mi ogromnie dużo właśnie ze względu na ten otwarty program. Nagle, prawda, wykłady z filozofii, cały Zachód wtargnął. Czy Zachód, czy w ogóle cywilizacja, ta cała judeo-chrześcijańska wtargnęła antyk na uniwersytet. To nie jest tak, że ja nagle zrobiłam się strasznie mądra z tego powodu, bo tego było ogromnie dużo, ale to było fascynujące. Przesiadywaliśmy mnóstwo w takich tanich kawiarniach przy jednej małej czarnej. Siedzieliśmy godzinami, była taka kawiarnia Harenda koło Uniwersytetu Warszawskiego i tam paliliśmy strasznie dużo papierosów. Te popielnice pełne niedopałków, oczywiście tanie papierosy, sporty tego i te nieustanne rozmowy, ale także biblioteka. Ja spędziłam bardzo, bardzo wiele czasu w bibliotece uniwersyteckiej, którą bardzo wspominam. Tak bardzo widzę te katalogi. Także był to dla mnie zdecydowanie formatywny okres. To był bardzo duży rocznik i bardzo zresztą mieszany, dlatego że była taka złota młodzież warszawska, przepiękne dziewczyny, które nagle były ubrane cudownie w szpilkach z ciuchów. Ciuchy to było miejsce, takie targowisko na Pradze, gdzie były jakiś spaczek amerykański. Tylko poza tym te dziewczyny sobie umiały szyć z firanek i tego także to. Ja byłam taka z prowincji zupełnie zahukana i pamiętam, że to mi szalenie imponowało. Pojawił się na naszym roku Janusz Głowacki, który zaczął studiować w szkole teatralnej, ale tam mu powiedziano, że on zbyt ekspansywny, że nie będzie, że będzie szarżował jako aktor, więc przeniósł się na polonistykę i dość wcześnie zaczął pisać. I sporo z moich kolegów i koleżanek dość wcześnie właśnie pisało wiersze, debiutowało. No, ja absolutnie nie czułam się zdolna, zbyt byłam onieśmielona, żeby w ogóle marzyć o takich próbach. Ale miałam właśnie różnorodność. Jedną z moich bardzo bliskich koleżanek, przyjaciółek była Dorota Morawska z środowiska bardzo katolickiego. Dorota Morawska, później Mycielska, była senatorem po 89 roku, była senatorem i już nie żyje. I dzięki niej dostałam później swoją pierwszą pracę.
ale także przyjaźniłam się z Joanną Rapacką, córką ministra spraw zagranicznych Adama Rapackiego, która też była taką bardzo wyzwoloną osobą. Zresztą jej rodzice byli rozwiedzeni, ona mieszkała z matką, no ale była świetnie politycznie poinformowana. Dość wcześnie wyszłam za mąż, małżeństwo studenckie. Warunki materialne były bardzo trudne, warunki mieszkaniowe straszne, więc te miłości, te romanse to były tak jak w piosenkach Agnieszki Osieckiej, prawda, nad Wisłą człowiek błądził gdzieś tam. Przez jakiś czas mieszkałam w akademiku na Jelonkach i to było też cudowne, bo akademik na Jelonkach to były baraki zbudowane dla robotników rosyjskich, sowieckich, którzy budowali Pałac Kultury. Jak oni się wynieśli, to tam zrobiono akademik i tam była absolutna wolność, bo w innych akademikach były prawda, trzeba się było meldować, a na Jelonkach była absolutna wolność. Więc właśnie wydaje mi się, że słowem, który tak bardzo jakoś oddaję moje lata uniwersyteckie, to była wolność. Wolność wyboru. Mogliśmy robić, cośmy chcieli. I to było bardzo przyjemne, nie zawsze łatwe, ale to było bardzo, bardzo przyjemne. Pracowałam w ośrodku badania po studiach, badania opinii publicznej. To też była taka instytucja opozycyjna. Pojechałam stamtąd do Salzburga w Austrii. To był taki seminarium dla osób młodych z Europy, z kontakt z amerykańskimi wykładowcami. Czyli amerykańscy wykładowcy i uczestnicy, powiedzmy studenci z Europy. Mnie się jakoś tam udało dostać, zresztą w ostatniej chwili chciano mi zabrać paszport, ale jakoś się tam dostałam. I tam poznałam właśnie swojego przyszłego amerykańskiego męża, który był jednym z tych wykładowców. No i on postanowił, no, zakochał się i bardzo chciał, żebym ja przyjechała do Ameryki, na co ja nie miałam ochoty. Ja nie miałam tu długo, wiele, wiele czasu się zastanawiałam. Ale moje pierwsze to studenckie małżeństwo się rozpadło, miałam synka. No, straciłam tę pracę w tym ośrodku badania opinii publicznej i mój Amerykanin był bardzo atrakcyjny, więc w końcu się zdecydowałam i przyjechałam tu ze swoim już wtedy 6-letnim synkiem Tomkiem, który w tej chwili staje do wyborów do Kongresu USA. Zrobiłam jednak doktorat na Uniwersytecie Pensylwanii i ponieważ zawsze interesowały mnie kwestie polsko-żydowskie, historia Żydów w Polsce. To mnie interesowało już podczas studiów. Napisałam doktorat o wątkach żydowskich i judaistycznych w polskiej literaturze. Zaczęłam też trochę pracować, wykładać na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey, na Uniwersytecie Pensylwanii, ale nigdy nie stałam się profesorem, prawda? Nie byłam związana na stałe z żadną uczelnią, może najdłużej z tym Rutgers. Bardzo wiele pisałam dla Przeglądu Polskiego. To był dodatek kulturalny do Nowego Dziennika. Redaktorką była pani Julita Karkowska, wspaniała. I tam mnóstwo żeśmy publikowały, wszyscy żeśmy tam, i Ania Freilich tego. Także to był bardzo taki też miły okres tutaj właśnie związany z Przeglądem Polskim. W czasie studiów nie pisałam wierszy, nie myślałam, że ja mogę, prawda, jakiś kult, prawda, literatura to było coś tak wzniosłego, coś tego. Ale po śmierci mojego męża, i to był dla mnie taki wstrząs, że coś się we mnie otworzyło, że ja chcę, zaczęły się mi snuć właśnie pomysły już utworów, prawda, powieściowych, literackich. No i jedna po drugiej zaczęłam pisać powieści, opowiadania powieści. To jest moja ostatnia książka, najnowsza,
Królowa Barbara i inne opowiadania i z okładką wspaniałego pana Janusza Kapusty. Czy mam radę dla obecnych, a dla studentów, żeby specjalnie się nie bali o przyszłość, nie przejmowali, ale żeby się też nie lenili, żeby korzystali. Żeby korzystali z tego, co studia im dają. Bo mnie dały bardzo dużo. Ja z tego sobie mogłam wtedy nawet nie w pełni zdawać sprawę. Uchodzę za osobę wykształconą. Wiem, bo jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.